Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak schudłem 13 kg i jak Wy możecie to powtórzyć. To jest wszystko naprawdę bardzo proste, co nie znaczy, że jest łatwe. Wiecie, jaka jest w tym różnica, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Pierwsza zasada jest taka, że trzeba być w tak zwanym deficycie kalorycznym, czyli trzeba jeść mniej niż Wasze ciało dziennie potrzebuje, żeby utrzymać wagę. Każdy organizm, każde ciało, każdy z Was ma jakąś tam ilość kalorii, która jest potrzebna, żeby utrzymać obecną wagę. Wszystko ponad to i będziecie tyli i wszystko poniżej tego to jest już utrata wagi. Czyli na przykład jeżeli tak jak ja potrzebujecie około 2800 kalorii, żeby wyżywić to swoje ciało w cudzysłowie i żeby utrzymać obecną wagę i dacie temu ciału 3000, to macie nadwyżkę 200 i to 200 codziennie idzie w tłuszcz. Codziennie ta nadwyżka jest magazynowana jako dodatkowe tam parę gram tłuszczu. A jeżeli zamiast tego przy zapotrzebowaniu 2800 kalorii będziecie jedli 2600 kalorii, to macie 200 deficytu. I dzięki temu codziennie 200 kalorii jest pobierane z Waszej tkanki tłuszczowej, dzięki czemu chudniecie. I to jest tak naprawdę cała teoria, jaką trzeba wiedzieć, żeby chudnąć. Teraz wchodzimy już bardziej w to, jak to robić, żeby wiedzieć, ile potrzebujemy kalorii i jak robić, żeby wyszło nam, że mamy ich mniej i jesteśmy w deficycie. Pierwsza sprawa, jak sprawdzić, ile potrzebujemy kalorii? Po prostu wpisujemy w Google'ach kalkulator zapotrzebowania kalorycznego. Tam wprowadzamy wszystkie dane, przeważnie jest to wiek, wzrost, waga i poziom aktywności fizycznej. Na podstawie tych danych kalkulator określa nam, że potrzebujemy na przykład 3000 kalorii dziennie. I wtedy albo w kalkulatorze będzie ile trzeba już uciąć, żeby chudnąć, albo po prostu sami odejmujemy, powiedzmy na początek, 100 kalorii. I wiele osób mi pisało już po poprzednim filmie, o, mi kalkulator wyliczył, że tam 3200 kalorii, ja tyle jem i w ogóle nie chudnę. Nie ma to żadnego znaczenia, ile kalkulator wyliczył. Po prostu, jeżeli nie chudniemy, odejmujemy kolejne 100 czy kolejne 200 i po tygodniu się ważymy, widzimy, czy chudniemy. Jeżeli dalej nie chudniemy, to odejmujemy dalej kolejne 200 i tak w kółko, aż zaczniemy chudnąć. Proste, proste. Nie ma znaczenia, czy wyliczenia są złe, czy są dobre. To jest tylko punkt odniesienia. To jest tylko po to, żeby mieć od czego zacząć. A i tak potem obserwujemy po prostu swoje ciało, najzwyczajniej w świecie, i reagujemy na to, co ona nam mówi. Jeżeli wagi przybywa, to znaczy, że jemy za dużo. Jeżeli wagi ubywa, to znaczy, że jest ok i chudniemy. Teraz druga sprawa. Jak liczyć te kalorie? Otóż w naszych czasach jest bardzo dużo ciekawych aplikacji, które robią to praktycznie za nas. Na przykład w Polsce jest bardzo popularna apka Fitatu, F-I-T-A-T-U, w której po prostu wklepujemy sobie jakieś produkty i tam są już w ogóle polskie produkty. Powiedzmy, że kupujemy warzywa na patelnię z Biedronki, co ja kupuję zawsze, i wpisujemy sobie warzywa na patelnię z Biedronki i wyskakujemy na warzywa na patelnię, dodajemy je i tam już jest podane, ile one mają kalorii. I to nam się wszystko też sumuje i jest takie podsumowanie, ile w tym dniu zjedliśmy. Możemy sobie tam wyznaczać cele, że na przykład celujemy w 1800 kalorii dzisiaj. Wtedy jak to przekroczymy, to będziemy to widzieli w aplikacji. Może nam stać jeszcze parę innych rzeczy, ale to jest nieważne. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby te kalorie liczyć. Możemy nawet sprawdzać po prostu na opakowaniach produktów. Typu kupujemy te same warzywa na patelnię i tam jest napisane, że w 450 gram tych warzyw, w sumie nie, jest napisane tak naprawdę, że w 100 gramach warzyw na patelnię jest 40 kalorii. Tam zależnie oczywiście, jakie to są konkretnie te warzywa, bo są różne wersje. No i mamy opakowanie 450 gram, więc po prostu mnożymy to 4 razy 4,5 i wychodzi nam, że ma tyle i tyle kalorii. W tym wypadku 180 kalorii. I możemy sobie to nawet na kartce zapisywać. Możemy to wpisywać sobie w notatniku, w telefonie, cokolwiek. Aplikacje są oczywiście najwygodniejsze, jest ich sporo. Jest też MyFitnessPal, to jest taka w sumie dosyć stara już aplikacja, bardzo popularna na zachodzie. Czy wolicie kartkę, czy wolicie w telefonie zapisywać, czy aplikację? Tak czy inaczej, zasada jest taka sama. Po prostu to, co jemy, zliczamy i podsumowujemy, żeby nam wyszło zgodnie z naszym celem. Jeżeli kupujemy na przykład pączka, który nie ma na sobie naklejki z tym, ile ma kalorii, to można to wszystko sprawdzić w internecie. Na przykład wpisujemy sobie pączek z Biedronki z dżemem. No i wychodzi nam, gdzieś tam zawsze ktoś to policzył, wchodzi nam, że on ma powiedzmy 250 kalorii. No i możemy sobie na tej podstawie to wpisać. I tak naprawdę to wszystko. Jak wiecie, ile potrzebujecie kalorii, wiecie, ile wynosi Wasz deficyt i liczycie sobie kalorie z tego, co jecie, to możecie chudnąć. I tyle. Do widzenia. To wystarczy. Więc przechodzimy do drugiej części filmu, gdzie powiem Wam, jak zrobić, żeby to było łatwiejsze.
żeby nam się łatwiej chudło, żeby łatwiej było się trzymać tych kalorii. Otóż tak naprawdę z jednej strony możemy jeść cokolwiek, możemy jeść tylko i wyłącznie cukierki. Jeżeli zjemy 1800 kalorii, a potrzebujemy 2000, to będziemy chudnąć od jedzenia samych cukierków, od picia samej coli, od jedzenia samych pączków, nieważne. Nie będzie to zdrowe, ale zdrowie, a chudnięcie, to nie do końca jest to samo. Można jeść bardzo zdrowe rzeczy, ale za dużo i tyć, a można jeść niezdrowe rzeczy, ale mało kalorii i chudnąć. Więc pamiętajcie raz na zawsze, że trzeba to rozgraniczyć. Ale z tymi kaloriami to nie do końca jest prawda, dlatego że nasz organizm inaczej troszkę reaguje na to jedzenie niezdrowe i na to jedzenie zdrowe. Przede wszystkim dlatego, że tego jedzenia zdrowego możemy zjeść po prostu dużo więcej i żołądek jest ciągle pełny. Jeżeli mamy ciągle pełny żołądek, to nie czujemy się aż tak głodni albo w ogóle głodni i jest nam bardzo łatwo być w deficycie kalorycznym. I dlaczego to jest taki duży problem? Ponieważ wszystkie niezdrowe jedzenia polegają na tym, że są bardzo wysokokaloryczne. Czyli mamy coś, co jest bardzo małe wizualnie, możemy to zjeść na raz, hap i nie ma, a ma to dużo kalorii. Na przykład, nie wiem, taki Twix albo Snickers, to potrafi mieć po kilkaset kalorii. A to jest na przykład takiej wielkości batonik mały. A jakbyśmy chcieli zamiast tego zjeść sobie jakieś warzywa, to byłby to taki ogromny talerz warzyw. Tak naprawdę to by było nawet nie talerz, jakaś miska, wielki gar warzyw. Warzywa są bardzo niskokaloryczne. I te warzywa moglibyśmy jeść i jeść i jeść, napchać się nimi. I dalej byłoby mniej kalorii niż w takim na przykład tym dużym Twixie albo Snickersie. Moglibyśmy też zamiast tego zjeść kilka bananów. Jeden banan to jest jakieś 120 kalorii, więc zamiast takiego Snickersa, który ma 360 kalorii, moglibyśmy zjeść 3 banany. A 3 banany wizualnie i objętościowo to jest o wiele, wiele więcej niż taki mały batonik. I dzięki temu, po pierwsze, czujemy się lepiej, bo widzimy, że mamy duże porcje jedzenia, a po drugie, w żołądku jest też pełno i ten żołądek nie wysyła sygnałów do mózgu, że trzeba cały czas coś więcej jeść, bo jest pusty. To tak w uproszczeniu wszystko mówię. I dlatego, jeżeli chcecie, żeby było Wam łatwo przestrzegać tych swoich kalorii, najlepiej jeść zdrowe posiłki, gdzie jest bardzo dużo warzyw, gdzie zamiast czegoś słodkiego typu czekolada zjecie jakiś słodki owoc typu banan, bo wtedy macie te objętości posiłków bardzo duże i możecie jeść dużo, a tak naprawdę być ciągle na deficycie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to słodycze. Jeżeli jemy coś słodkiego, to następuje bardzo szybki strzał, podniesienie poziomu cukru we krwi i też bardzo szybko ten poziom cukru spada. I w momencie, gdy ten poziom jest niski i nagle się zmienia z wysokiego w niski, jesteśmy bardzo głodni. Dostajemy takiego wilczego apetytu, że musimy coś zjeść, ssie nas z głodu. To nie jest koniecznie dlatego, że faktycznie jesteśmy głodni i potrzebujemy więcej jedzenia, tylko dlatego, że spadł nam bardzo niebezpiecznie poziom cukru. Ponieważ było niestabilny, ponieważ jedliśmy słodycze. W takiej sytuacji bardzo ciężko trzymać się swojej wyznaczonej ilości kalorii, ponieważ ten cukier szaleje i skacze w górę i w dół, w górę i w dół i cały czas musimy coś zjeść, żeby go znów podnieść. Dlatego druga rzecz, która ułatwia trzymanie się niskich kalorii, to wyeliminowanie cukru w postaci słodyczy przeważnie, a szczególnie słodkich napojów. Ponieważ wtedy mamy stabilny poziom energii, stabilny poziom cukru we krwi i nie odczuwamy cały czas głodu. No i trzecia sprawa, może dosyć oczywista, może nie, to aktywność fizyczna. Im więcej się ruszamy, tym więcej możemy zjeść tak naprawdę i dzięki temu podkręcamy też swój metabolizm. Czasami jest tak, że ktoś ma tak niski metabolizm, że on je 1200 kalorii, co uwierzcie mi jest bardzo, ale to bardzo małą liczbą. I on cały czas, albo ona, nie chudnie, bo już schudli pierwsze parę kilo, powiedzmy pierwsze 5 kilo i cały czas się głodzili tak bardzo, że organizm się przyzwyczaił, zwolnił metabolizm i oni już nawet nie mają z czego ciąć tych kalorii, bo już jedzą tak mało, że no nie wiem, to musieliby praktycznie nic nie jeść. A to jest bardzo dla zdrowia niebezpieczne. Nie muszę chyba mówić, że głodzenie się skrajne jest złe. Więc zamiast dalszego cięcia kalorii, najlepiej po prostu zacząć się więcej ruszać. I dzięki temu możemy jeść cały czas tyle samo kalorii, ale spalać ich trochę więcej i dzięki temu dalej chudnąć. Inaczej mówiąc, najlepsza jest kombinacja właśnie cięcia kalorii i jedzenia odpowiednich rzeczy z aktywnością fizyczną. Mało tego, jeżeli jesteście amatorami siłowni, to
organizm, który ma większą masę mięśniową, spala o wiele więcej kalorii. Dlatego osoby takie jak ja, które chodzą bardzo dużo i bardzo regularnie na siłownię, mogą jeść dużo i nadal być na deficycie lub po prostu na utrzymaniu i nie tyć. Ja jem 2800 kalorii w tym momencie i waga stoi w miejscu. Gdyby to był ten sam Paweł sprzed, nie wiem, 10 lat, który miał zerową masę mięśniową, ja bym się spasł przy 2800 kalorii dziennie. To jest naprawdę dosyć dużo. I tylko dzięki temu, że właśnie chodzę na siłownię, zbudowałem naprawdę, jak na siebie, rekordowo wysoką masę mięśniową. Nigdy nie miałem tyle mięśni, co teraz. Chociaż nie jestem wielki, ale ja byłem z natury chudzielce. Może mam jakieś zdjęcie pokażę, jaki byłem chudy, jak patyk. Biceps nie odróżniał się w ogóle od przedramienia. Po prostu szła taka prosta linia. Nie było tam nic, kompletnie nic. Miałem po prostu same kości. Teraz to się zmieniło i naprawdę powiem wam, że bardzo łatwo jest się tego trzymać, jeżeli wychodzi wam zapotrzebowanie nie jakieś śmieszne 1200 kalorii, tylko większe, bo jesteście aktywni fizycznie, bardzo mocno. No i tak naprawdę to jest wszystko. To jest wszystko, czego potrzebujecie. Zauważcie, że na pewno wiedzieliście, że tak trzeba robić. Po prostu tego nie robiliście, bo w traceniu wagi, w chudnięciu, w robieniu formy, nazwijcie to jak chcecie, nie chodzi tak naprawdę o to, żeby poznać jakiś sekret, tylko żeby ruszyć się z kanapy i robić to, co już dawno wiedzieliście, że powinniście robić. Także zachęcam was do tego, żeby się z siebie troszkę wziąć. Ja to zrobiłem i naprawdę nie żałuję, czuję się lepiej, wyglądam lepiej, jestem dumny z tego, że moja siła woli nie zawiodła, także mam jakby takie poczucie, że jestem panem własnego losu, mam kontrolę nad własnym ciałem. Jeżeli chcę zmienić swoje ciało, to mogę, bo to zależy ode mnie. To nie jest tak, że o, no już jestem gruby, no to trudno, po prostu tak pozostanie. Nie, to wy decydujecie, ile ważycie. Oczywiście z wyjątkiem jakichś rzadkich chorób i tak dalej, ale gwarantuję wam, że większość osób miała tak jak ja, po prostu źle jedliście, zadłużyliście, za mało się ruszaliście i tak dalej. Jeżeli to zmienicie, to schudniecie i tyle. To jest naprawdę bardzo takie, można powiedzieć, aż wyzwalające. Jak się o tym pomyśli, wow, po prostu wystarczy zrobić A, B, C, trzymać się tego i voilà, zrobione. Także życzę wam wszystkim, żebyście trzymali się swojej diety, żebyście dali radę i osiągnęli swoją wymarzoną wagę. W opisie podam jakieś linki do jakichś kalkulatorów, do jakichś apek. To nie jest sponsorowany film przez tą apkę Fitatu. Ja dopiero niedawno ściągnąłem tak naprawdę, bo używałem wcześniej MyFitnessPala, ale zauważyłem, że to są polskie przepisy, znaczy polskie rzeczy z supermarketów, więc łatwiej tak jest. Powodzenia w waszej podróży i mam nadzieję, że ten film nie pójdzie aż tak tragicznie źle, chociaż wiem, że to jest kompletnie nie pod ten kanał. I robię to po prostu dla was. Wiem, że ten film nie zrobi mi dobrych wyników, nie zrobi mi żadnych, nie da mi więcej subów, a wręcz przeciwnie, będzie to pewnie najgorszy film, który się najgorzej oglądał od miesięcy, ale chciałbym, żeby ktoś na tym skorzystał po prostu. Chciałbym, żeby chociaż jedna osoba, która marzyła o tym, żeby trochę schudnąć, żeby jej się udało, dzięki temu, że ten film powstał. Także tego wam wszystkim życzę i widzimy się w następnym vlogu. Cześć!